18 sierpnia 2014 rok. Godzina 18:15. Warzonchewka. W ten piękny, spokojny dzień, kiedy czyste niebo jest zachmurzone, psy szczekają dupami, a ptaki latają brzuchami do góry, żeby nie widzieć tej biedy, wydarzyło się pewne niespotykane wydarzenie. Otóż ten nieskazitelny spokój został zmącony. Ta utopia dla prostego człowieka, który przyjeżdża tutaj tylko po to, żeby odpocząć od wszelkich stresów, płaczących dzieci, zrzędliwej żony z okresem oraz rozpadającego się mieszkania, przyjeżdża tutaj, żeby wypocząć. Ale niestety dzisiaj to nie nastąpi, ponieważ dzisiaj nadszedł ważny dzień dla ludzkości. W tym spokojnym miasteczku, jakim jest Warzonchewka, zdarzyło się coś, co odmieni oblicze Ziemi. Tej Ziemi. Na naszą planetę przybyli pewni obcy obywatele. Obywatele są bardzo obcy. Bardzo, bardzo obcy. Ich kultura sięga pamięcią dawnych, dawnych lat, gdy szopy biegały z karabinami, dinozaury ziały ogniem, a kobiety jeszcze nie wiedziały, co to jest kuchnia. Gdy spokojni mieszkańcy przechadzali się swobodnie po mieście, nastąpił ten przełomowy moment. Na naszą planetę najechali obcy. Obcy z innej galaktyki. I gdy to wydarzenie miało już nastąpić, było to niezmiernie sensacyjne. Obcy najechali naszą planetę. W tym samym czasie, gdy wylądowało UFO, dzielny Indianin, wódz Apaczów Temgeayo, tropi swoją zwierzynę. Jako jeden z najlepszych w swoim plemieniu jest odpowiedzialny za wyżywienie miliona kobiet, 2 milionów dzieci i 4 milionów kóz. W tym samym czasie jego ludzie głodują, dlatego wysyłają najlepszych z najlepszych. Techniki wodza są nieskazitelnie wspaniałe. Spójrzcie na pracę jego stóp, na ten oddech. Porusza się z gracją, której pozazdrościć może mu najlepszy myśliwy. Wódz Apaczów powoli zbliża się do swojej ofiary. Bizon. Ofiara wodza Apaczów Temgeayo nie spodziewa się, jaki los zaraz mu zgotują. Wódz jest już gotowy. Podnosi swój oręż. Wyciąga drugi. Jest już blisko. Mierzy.
po czym uradowany uciekł do swojego plemienia. Wódz Apaczów Tęgie Jajo, gdy wracał ze swoją ofiarą, oddał ją w plemieniu. W pewnym momencie został zaatakowany przez groźnego kosmitę. Rozpoczęli walkę. Pokonany wódz Apaczów Tęgie Jajo leży nieprzytomny, gdy zjawia się kosmita po swoją zdobycz. Delikatnie porywa swoją ofiarę do statku matki. Ofiara bezwładnie turla się ku swojemu przeznaczeniu, gdzie w środku statku zostanie przeprowadzona dokładna autopsja. Prawdopodobnie zostanie rozcięty, wybebeszony, zostaną sprawdzone wszelkie jego otwory, a na koniec zostanie zjedzony. Po upolowaniu wodza statek przygotowuje się do odlotu, gdyż tak jak on są myśliwymi, a coś muszą jeść. Ale urwał! Ale to było dobre! Launch team, be advised, stay at your consoles. Everyone in the LCC, maintain your positions in. Brought a bottle of coconut, bought it for a time. My sister had an order, what she paid for a lot. She put the lime in the coconut, she took a bowl up. She put the lime in the coconut, she took a bowl up. The lime in the coconut, she took a bowl up. Put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, doctor. Nie, czekajcie, weźcie piach w ręce. Jeszcze jedna osoba, bo cztery osoby miały piach w rękę. Już tego nic nie będzie, Maciek głośniej pierdzi niż coś. Oj tam, oj tam. Dobra. Ale weź bliżej dołu. Zgraja odważnych podróżników testuje pirotechnikę. Pytanie konkursowe. Ilu harcerzy potrzeba do odpalenia jednej petardy? Pytanie konkursowe. Ile harcerzy przeżyje? Jeżeli i tobie jest żal tych biednych stworzeń, wyślij SMS o treści pomagam na numer 72. O kurde. Ooooooh! Dobrze, że Maciek głośniej twierdzi.